Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie. Witam też kochani już jesiennie, bo od kilku dni tego rodzaju pora roku pojawiła się. Witam przedpaździernikowo i przedróżańcowo. Powitanie bardzo bogate, ale myślę, że czasem trzeba w ten sposób to uczynić, żeby kontekst wyczuć, w jakim jesteśmy, w jakim się znajdujemy. Oczywiście dobiega końca miesiąc wrzesień, pierwszy miesiąc nauki w szkole, jeszcze tylko kilka dni, a skoro ten miesiąc się zakończy, to naturalną sprawą jest, że rozpocznie się następny miesiąc i oczywiście będzie to miesiąc październik. Jak już wspomniałem, miesiąc różańca, a więc miesiąc, który jest poświęcony Matce Najświętszej, Królowej Różańca. Jeszcze kilka dni, ale warto, kochani, przygotować się właśnie do tego rodzaju miesiąca, jeżeli chcemy ten miesiąc przeżyć w takiej właśnie atmosferze różańcowej, jeżeli chcemy wsłuchać się w Matkę Najświętszą, która nie tylko zachęca, ale wręcz poleca, wzywa, odmawiajcie różańc w swoich oczywiście objawieniach, to zechciejmy do tego dobrze przygotować się. No oczywiście na pewno mamy te różańce, może gdzieś głęboko w kieszeni siedzi, może gdzieś w szufladzie się zawieruszy, a może go w ogóle nie ma. Warto mieć, naprawdę warto mieć tego rodzaju narzędzie modlitwy, bardzo proste narzędzie, bardzo skuteczne narzędzie. No oczywiście może dla niektórych troszeczkę nudne, ale czasem też nuda nie musi być nudna. Można czasem spojrzeć na nią troszeczkę inaczej, że jest taka monotonia, że jest taki spokój, że jest taka radość wewnętrzna. Niech właśnie ten miesiąc, który rozpoczniemy, wkrótce rozpoczniemy, niech będzie właśnie takowym miesiącem. Oczywiście za tydzień jeszcze w tej materii będziemy się zgłębiali. W każdym razie kończymy miesiąc wrzesień. Dzisiaj, proszę Państwa, jest 25 dzień tegoż miesiąca, jest 26 niedziela zwykła i oczywiście, jak powiedziałem, jest jesień, a jesień to czas grzybobrania, tak? To nie tylko chłodne poranki, nie tylko deszczowe te poranki, czy całe dnie drżyste, czy mgliste. Jest to czas grzybobrania. Wielu, myślę, że wybiera się do lasu po to, żeby uzbierać troszeczkę grzybów, żeby dobrze przygotować się do Wigilii w ten sposób. No i oczywiście też mamy okazję do tego, żeby pospacerować w świeżym powietrzu, żeby troszeczkę dotlenić swoje organizmy. Życzę wszystkim, którzy zbierają grzyby, żeby jak najwięcej tych grzybów nazbierali i żeby to były grzyby takie prawdziwe, jak to się mówi, prawdziwe, czyli prawdziwki, a więc borowika. Ale proszę Państwa, bardzo proszę uważać, bo nie wszystkie grzyby jadalne są grzyby trujące, niebezpieczne i też bardzo proszę uważać na kleszcze. Jeżeli jesteśmy w lesie, to dobrze się zabezpieczmy. Przepraszam, że o tym mówię, ale trzeba o czymś mówić, a pora roku ku temu na pewno sprzyja, na pewno jest taka okazja, żeby w ten sposób tutaj, proszę Państwa, troszeczkę podywagować. Poza tym dzisiejsza niedziela to jest, proszę Państwa, 108 dzień światowy, 108 dzień uchodźcy i migranta. Dlatego też dzisiaj zechciejmy pomodlić się za uchodźców, zwłaszcza za tych uchodźców, którzy przebywają w naszym kraju, czy w naszym mieście, czy w naszych miastach, czy w naszych miejscowościach. Pomódlmy się za Ukraińców, żeby oni tutaj przebywając, żeby będąc z nami i u nas, żeby się czuli dobrze, ale też żeby jak najszybciej wrócili do ojczyzny, bo przecież oni są uchodźcami, przecież oni zostali wygnani, czy uciekli przed wojną, czy uciekli ze swoim życiem, ze swoim zdrowiem. Modlimy się za Ukraińców, modlimy się za wszystkich uchodźców, którzy są poza granicami z takich czy innych powodów, żeby tam, gdzie przebywają, żeby jakieś tam czuli się no, w miarę, oczywiście w miarę szczęśliwie. Poza tym, kochani, też warto zauważyć, że już wkrótce rozpocznie się rok akademicki 2022-2023. Na ten temat też w następną niedzielę, ale już dzisiaj pozdrawiam wszystkich studentów, studentki, żeby dobrze przygotowali się do tego rodzaju zajęć, które wkrótce rozpoczną się, bo październik to właśnie początek roku akademickiego. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.